Rozdział 7. Gdy ukończył Mojżesz budowę przybytku, namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi sprzętami. Podobnie i ołtarz razem ze wszystkimi sprzętami do niego należącymi namaścił i poświęcił. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Przejście przez pustynię wymaga wytrwałości. Zazwyczaj dociera się do celu, kiedy już straciło się nadzieję na dotarcie. W naszym czytaniu Biblii tkwimy już od kilkudziesięciu rozdziałów w obozowisku pod górą Synaj, a niespodziewanie przyszedł wreszcie dzień poświęcenia przybytku. Ostatni rozdział Księgi Wyjścia wspomniał, że namaszczenie przybytku odbyło się w pierwszym miesiącu drugiego roku po wyjściu z Egiptu. Miesiąc wcześniej niż data podana na początku Księgi Liczb, mianowicie dnia pierwszego, drugiego miesiąca w drugim roku po wyjściu z Egiptu. Tę nieścisłość trzeba zrozumieć z perspektywy piszącego. Dla niego poświęcenie przybytku wydarzało się w pewnych okolicach czasowych, w czasie spisu ludności, który trwał w czasie namaszczenia przybytku itd. Biblijne nieścisłości chronologiczne uczą nas, aby bardzo sztywno nie traktować wszystkich podanych dat. Zakończenie Księgi Wyjścia było przesiąknięte pewną euforią. W Księdze Liczb nadal trwamy w atmosferze radości i dumy z doprowadzenia do długo oczekiwanej chwili zaślubin z Bogiem. W pierwszym wersecie czytamy, że Mojżesz wreszcie ukończył budowę przybytku, po hebrajsku kalach, co nieuchronnie kojarzy się ze słowem kalach, czyli oblubienica. Trwamy więc w okresie radości zaślubin Boga ze swoim ludem, zaślubin między oblubieńcem Bogiem a oblubienicą ludem Bożym. Ciąg dalszy tekstu opowiada o namaszczeniu namiotu spotkania i sprzętu liturgicznego, choć to już usłyszeliśmy w Księdze Kapłańskiej. Tym razem akcent padnie na dary przeniesione przez poszczególne szczepy, które wyglądają następująco. Wtedy książęta Izraela, głowy poszczególnych rodów, książęta pokoleń i przewodniczący w spisie przynieśli swoje dary. Przyprowadzili oni dla Pana 6 krytych wozów i 12 wołów. Przypadał więc jeden wóz od 2 książąt i po jednym wole od każdego. Przyprowadzili je przed przybytek. Wówczas rzekł Pan do Mojżesza: weź je od nich i niech będą przeznaczone do użytku w namiocie spotkania. Podziel je pomiędzy lewitów odpowiednio do ich służby. Wziął więc Mojżesz wozy i woły i oddał je lewitom. Odpowiednio do ich służby dał Gerszonitom 2 wozy i 4 woły. 8 wołów i 4 wozy dał Merarytom, odpowiednio do ich służby, pod nadzorem Itamara, syna kapłana Aarona. Kehatytom nic nie dał, gdyż oni mieli powierzoną troskę o rzeczy najświętsze, które mieli nosić na ramionach. Nie powinniśmy traktować wyżej podanych liczb jako dokładny spis księgowy. Należy je traktować symbolicznie, bo jeśli w poprzednich rozdziałach podano liczbę 22 tysięcy lewitów, wówczas 6 wozów i 12 wołów nie byłyby danych wielkim wsparciem. A jeśli 4 wozy mają przenosić cały sprzęt wymieniony w Księdze Wyjścia, to musiałyby być w wielkości statków dalekomorskich. Jaki z tego wniosek? Nie chodzi o spis księgowy. Czytelnik musi otwierać swój umysł na sedno sprawy. Końcem końców nie chodzi o liczenie każdego grosza. Chodzi o liturgię. Arka Przymierza ma być niesiona na ludzkich barkach, w procesji liturgicznej, przez pustynię,
ku ziemi obiecanej. Każdy członek ludu Bożego został powołany osobiście po imieniu, ale nie został powołany w pojedynkę. Jest członkiem społeczności, w której ma własne miejsce w szeregu wyznaczone mu przez Boga. Wspólnota rusza w procesji liturgicznej przy dźwięku pieśni i śpiewów. Taka procesja jest czynnym wyrazem wiary w Boże obietnice i w Boże Słowo przekazane przez Mojżesza. Ciąg dalszy tekstu przez 80 wersetów będzie opisywał dary poszczególnych szczepów na poświęcenie ołtarza. No cóż, nam trzeba przejść i przez taką pustynię. Niech osoby niecierpliwe odliczają do 12. Posłuchajmy. W dniu poświęcenia ołtarza przynieśli książęta swoje dary. Gdy je przynieśli przed ołtarz, Pan rzekł do Mojżesza: niech każdego dnia jeden z książąt przyniesie swój dar ofiarny na poświęcenie ołtarza. Tym, który pierwszego dnia przyniósł dar ofiarny, był Nachszon, syn Amminadaba z pokolenia Judy. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów oraz czara srebrna wagi 70 syklów, według wagi z przybytku. Obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi 10 syklów, napełniona kadzidłem. Młody cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie dwa woły, 5 baranów, 5 kozłów i 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Nachszona, syna Amminadaba. Drugiego dnia przyniósł dar ofiarny Netaneel, syn Suara, książę Issacharytów. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów, według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów, napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie dwa woły, 5 baranów, 5 kozłów i 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Netaneela, syna Suara. Trzeciego dnia przyniósł dar ofiarny książę Zabulonitów, Eliab, syn Helona. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów, według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów, napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie dwa woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Eliaba, syna Helona. Czwartego dnia przyniósł dar ofiarny książę Rubenitów, Elisur, syn Szedeura. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów, według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów, napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną,
kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Elisura, syna Szedeura. 5. dnia przyniósł dar ofiarny książę Symeonitów, Szelumiel, syn Suriszaddaja. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Szelumiela, syna Suriszaddaja. 6. dnia przyniósł dar ofiarny książę Gatytów, Eliasaf, syn Deuela. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Eliasafa, syna Deuela. 7. dnia przyniósł dar ofiarny książę Efraimitów, Eliszama, syn Ammichuda. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Eliszamy, syna Ammichuda. 8. dnia przyniósł dar ofiarny książę Manassytów, Gamliel, syn Pedachsura. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Gamliela, syna Pedachsura. 9. dnia przyniósł dar ofiarny książę Beniaminitów, Abidan, syn Gideoniego. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Abidana, syna Gideoniego.
Dziesiątego dnia przyniósł dar ofiarny książę Danitów, Achiezer, syn Ammiszaddaja. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie dwa woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Achiezera, syna Ammiszaddaja. 11 dnia przyniósł dar ofiarny książę Aserytów, Pagiel, syn Okrana. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie dwa woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Pagiela, syna Okrana. 12 dnia przyniósł dar ofiarny książę Neftalitów, Achira, syn Enana. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną. Wreszcie dwa woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Achiry, syna Enana. Redaktor mógł zwięźle napisać, jak w trzecim wersecie, że każdy z 12 książąt przyniósł tyle samo. Tego nie zrobił. Dlaczego? Bo tu nie chodzi o spis księgowy. W tym wszystkim liczby są najmniej ważne. Ważne, że każdy szczep jest równy pozostałym, każdy posiada własną osobowość, własnego wodza i każdy z nich przynosi jednakowy dar. Każdy ma własne cechy, ale liturgia gromadzi wszystkich w pełnej zgodzie, bez współzawodnictwa, bez chęci odróżniania się od innych, bez wywyższenia swojego ja. W następnym wersecie dowiadujemy się, że 12 jednakowych darów jest zebranych jako jeden wspólny dar, jako jedyna ofiara złożona przez całą wspólnotę. Te dary na poświęcenie ołtarza przynieśli książęta izraelscy w dniu jego namaszczenia. 12 mis srebrnych, 12 czar srebrnych i 12 czasz złotych. Każda misa ważyła 130 syklów srebra, a każda czara 70. Ogólny ciężar naczyń srebrnych wynosił 2400 syklów srebra według wagi przybytku. Czasz złotych wypełnionych kadzidłem było 12. Każda czasza ważyła 10 syklów według wagi przybytku. Ogólny ciężar złota czasz wynosił 120 syklów. Ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofiarę całopalną wynosiła 12 cielców, 12 baranów,
12 jednorocznych jagniąt z dodaniem przynależnych ofiar pokarmowych i 12 kozłów na ofiarę przebłagalną. Ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofiarę biesiadną wynosiła 24 woły, 60 baranów, 60 kozłów i 60 jednorocznych owieczek. To były dary ofiarne na poświęcenie ołtarza, gdy został namaszczony. Zrozumiemy doniosłość tego długiego opisu jedynie wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że mamy tutaj opis liturgiczny. Liturgia zajmuje czas. W liturgii występują powtórzenia, absurdalne jedynie dla zewnętrznych obserwatorów, którzy nie wkładają serca ani miłości. Kiedy serce jest pałające, każde powtórzenie jest przeżywane inaczej, bez znudzenia. Jedno powtórzenie i kolejne. W tym powtarzaniu wzrastamy, podnosimy głowę, wyruszamy w drogę, opierając się na otaczającą nas wspólnotę i wspólnie wznosimy się ku Bogu w pięknej i wcale nie nudnej procesji liturgicznej. Liturgia gromadzi wspólnotę, podnosi jej głowę, każe patrzeć w górę, naprzód, ku życiu. Kiedy liturgia zanika, wspólnota zanika. Pozostaje zbiorowisko jednostek walczących o własne przetrwanie. Zanika wymiar hierarchiczny. Zostają urzędnicy lub pracownicy socjalni niezdolni do jakiegokolwiek polotu. Liturgia posiada swój rytm. Liturgia buduje na cierpliwym powtarzaniu, na spokojnym pełnieniu własnej roli na miejscu wyznaczonym przez miłującą wolę Bożą. Boży porządek jest zbyt prosty dla współczesnych ludzi, którzy chcą wszystko poprawiać i robić według ulotnego widzimisię. Indywidualiści chcą robić wszystko szybko i bez niczyjej pomocy. W odróżnieniu od takiego nastawienia, niniejszy rozdział odzwierciedla świąteczne skupienie liturgiczne ze swoimi spokojnymi powtórzeniami. Można to obserwować jeszcze dzisiaj w liturgiach afrykańskich z ich procesjami trwającymi godzinami pod piekącym słońcem, ale gdzie ludzie odczuwają podniosłą atmosferę radości. Nikomu się tam nie nudzi, nikomu się tam nie śpieszy. Wszyscy przeżywają wspólną ceremonię i wracają umocnieni do domu. Po skończonej liturgii czas na życie. Ostatni werset rozdziału nawiązuje z powrotem do opowiadania. Gdy Mojżesz wchodził do namiotu spotkania, by rozmawiać z nim, słyszał mówiący do niego głos znad przebłagalni, która była nad Arką Świadectwa pomiędzy dwoma cherubami. Tak mówił do niego. Namiot spotkania jest miejscem, które Bóg obrał sobie na mieszkanie, ale też jest miejscem przeznaczonym do spotkania z Nim. Rola Mojżesza jest dla nas przykładem, obietnicą na to, że i my możemy zająć Jego miejsce, bo wszyscy jesteśmy przeznaczeni do zaślubin z Bogiem. Skoro wszyscy, zastanawiająca jest nieobecność Aarona i jego synów w tym opisie. W całym rozdziale ważniejszą rolę odgrywa sam ołtarz. 4 razy zostało podkreślone, że ołtarz został namaszczony, a cały obrzęd poświęcenia trwał 12 dni. Być może mamy przez to zrozumieć, że godność kapłaństwa pochodzi od godności ołtarza. To nie kapłani tworzą liturgię, to ołtarz tworzy kapłaństwo. Lud Boży podnosi się ku Bogu dzięki ołtarzowi, nie dzięki atrakcyjności kapłanów.
Kapłani nie powinni wypełniać przestrzeni liturgicznej własną osobą. Bóg ma być w centrum liturgii, nie człowiek. Nie martwcie się, Aarona odnajdziemy już w następnym rozdziale. Do usłyszenia.